wideo, w którym mówiłam o migrenie u dzieci, opowiadałam o ćwiczeniu oddechowym, które robiłam z moim synem, kiedy chciałam, żeby zatrzymał swoje ataki wymiotowania podczas migreny. I padło pytanie, jakie to są ćwiczenia oddechowe? Po pierwsze, są to ćwiczenia oddechowe, które nie będą wpływały na to, że ta migrena minie. Tak? Bo to już też przetestowałam, robiłam głębokie relaksacje, które potrafi naprawdę zrobić tak, że moje całe ciało jest zupełnie rozluźnione. To nie działało na mnie. Może zmniejszało trochę ból, ale nie do końca. Medytacje czy właśnie ćwiczenia oddechowe nigdy nie pomogły mi w tym, żeby migrena przeszła. Za chwilę Tobie powiem o tym, co najbardziej mi zawsze pomagało. Druga rzecz jest taka, że to ćwiczenie oddechowe, które robiłam z moim synem, było tylko po to, żeby on nie wymiotował. Żeby jak najbardziej oddalić ten moment, kiedy wymiotuje, albo w ogóle, żeby przestał. Bo z tego, co ja pamiętam, jak wymiotowałam podczas migreny, to było potem już takie napędzane. To był taki już odruch z ciała i musiałam jeździć na pogotowie, żeby dostać zastrzyk zatrzymujący ten odruch wymiotowania. Wybaczcie, jeśli jest to zbyt trudne do słuchania. Dla mnie teraz to jest już tak oddalone. Pamiętam to, ale jest to coś, czego już nie doświadczam. Ale właśnie to, co zastosowałam u mojego syna, to było po to, żeby właśnie zrobić ten proces takiego opóźniania wymiotów, żeby to ciało nie miało tego odruchu. I to jest bardzo proste ćwiczenie oddechowe, bo podczas migreny to nie można zastosować tutaj za bardzo nic skomplikowanego. Polegało ono najnormalniej w świecie na tym, że mówiłam mu, żeby wziął wdech do dołu brzucha. Do tego ćwiczenia oddechowego potrzebna jest druga osoba, która ma dobre samopoczucie, kontrolę, widzi, jak ty się czujesz, jak reagujesz, w którym momencie może cię wesprzeć i poprowadzić twój oddech. I jeśli chodzi o dzieci, może będziesz chciał to zastosować u swojego dziecka, to najważniejsze jest to, żeby być obecnym, nie naciskać, że nie może tego zrobić, albo że musi teraz tak, a nie inaczej oddychać. Naprawdę tak bardzo miękko, subtelnie podejść do tej sytuacji z propozycją, że na przykład, zresztą to samo, jeżeli ktoś ma dorosłą migrenę, żeby przyszła druga osoba i tak trochę pomogła. Na takiej zasadzie, że on mówił, przytoczę tak, jak to było u nas, że teraz czuję, że chcę wymiotować, ale to już jest też taki moment, że czasem widać, że można to jeszcze trochę odciągnąć. Tak? Że to nie jest tak, że już teraz w tym momencie bez kontroli, tylko że jeszcze mnie tam mdli albo coś się zaczyna. Wiecie, jak to jest. Że zaczyna być ten moment. Już jeszcze nie od razu, tylko można jeszcze tam troszeczkę poczuć. I popróbować tego nie robić, nie wymiotować. Więc jak on miał tak, że mama, tu już coś się zaczyna, wydech. Nie ma znaczenia, czy nosem, czy ustami, wydech, wdech, wydech. I na tyle, na ile on mógł zrobić ten wdech, samo przypominanie drugiej osobie, tej, która cierpi, o tym, żeby poobserwowała oddech, żeby się na nim skoncentrowała, robi bardzo dużo. Bo przy migrenie jest takie uczucie, że ten umysł, to wszystko w tej głowie jest jak taki kalejdoskop. Latają te myśli. To jest dużo bólu, ale te myśli, które spowodowały to uczucie, które spowodowało ten atak migreny, bo to zazwyczaj naprawdę, uwierzcie mi, po wielu latach moich doświadczeń doszłam do wniosku, że naprawdę to jest główne źródło zapalne, ale o tym w innym nagraniu.
to jest tak, że ten kalejdoskop myśli, których nie jesteśmy w stanie w żaden sposób skontrolować ani zatrzymać podczas migreny, on tam się przewija cały czas. Ja nawet czasem miałam wrażenie, że to jest właśnie jak takie błyski. Coś tam się ciągle gromadzi i te złości, te krytyki, te takie natrętne, nieprzyjemne myśli. Czasem też sobie przypominam, brałam ten telefon i latałam byle cokolwiek, gdzieś tam się uwolniło, żeby nie siedziało w tej głowie z tą taką nawałnicą tych wszystkich głosów w środku. To może brzmi trochę jak taka schizofrenia, ale też może tego doświadczacie i macie to uczucie takiego kalejdoskopu, gdzie cały czas się zmieniają kolory. W każdym razie ten oddech, on powoduje, że przestajesz mieć ten kalejdoskop, że jakby twój umysł się osadza. I ciało w tym momencie też zaczyna inaczej reagować. To, co powodowało ten odruch wymiotny, zaczyna się uspokajać i wyciszać. Skąd się bierze odruch wymiotny i skąd się bierze wymiotowanie podczas migreny, to w tym nagraniu, zapraszam Ciebie, tam usłyszysz o tym, jak to jest, kiedy jest atak wątroby naśledziony i żołądek. To jest bardzo ciekawe i teraz chcę Tobie tylko o tym wspomnieć i zachęcam Cię, żebyś sięgnął po informacje do innego wideo. W każdym razie ten oddech wygląda tak. To nie jest żadna poważna technika oddechowa i ćwiczenie, ale to jest jednak forma ćwiczenia Twojego ciała, Twojego umysłu, żeby odeszło od tego odruchu. Więc wdech, wydech, możesz przez usta, wtedy od razu zaczął płakać. Tak, to było takie uwalniające też tą emocję, taką, która tam w nim siedziała, znowu wdech. Nawet jak sobie tam pojęczał i tak robił różne rzeczy takie, to też było dobre, to było widać, że to jest takie uwalnianie jego ciała od tych napięć, takiego spięcia, które spowodowało tą migrenę. Wdech. Jak tylko może, tak, żeby obserwował, i to musi być ta druga osoba przytomna, obserwująca, obecna, która pomaga, stoi nawet z miską, żeby ta druga osoba, ta osoba z migreną nie czuła ciśnienia, że nie może, tak, albo że musi sobie znaleźć miejsce. Bo jak pójdzie, to pójdzie, jak nie, to nie. No problem, następnym razem spróbujemy. Żadnej presji. Nie mam żadnej presji i też takiego, bez takiego pośpiechu. I Twoja obecność, jeśli jesteś rodzicem dziecka z migreną, jest niezbędna, aby ten atak migreny szybciej przeszedł. Jeżeli jesteś osobą dorosłą i chcesz to praktykować i nie ma przy Tobie nikogo, kto mógłby Ci pomóc, to praktykuj Qigong. Dlatego, że kiedy codziennie będziesz robił praktykę Qigong, zaczniesz obserwować swój oddech, bo tam każdy ruch jest połączony z oddechem. I wtedy będzie Tobie łatwiej kontrolować swoje ciało podczas ataku migreny, albo przynajmniej obserwować Twój oddech, obserwować, co się z Tobą dzieje, co jest dla Ciebie dobre, w którym kierunku możesz iść ze swoimi myślami, jak możesz te myśli zatrzymać, ten kalejdoskop myśli, zwłaszcza tych negatywnych, trudnych, bo tylko one właściwie podczas migreny się pojawiają. A co mi czasem bardzo fajnie pomaga, to jest... A co mi czasem bardzo fajnie pomagało, to rozluźniałam się tak na tyle, na ile mogłam. Siadałam sobie w takim pół leżącej pozycji, bo leżąca nie była dla mnie korzystna. I zaczęłam sobie wyobrażać rzeczy, które sprawiają mi taką przyjemność. Nie to, co było w przeszłości, chociaż czasem też, ale najbardziej takie moje marzenie. Taką mnie zdrową i silną. Czasem powtarzałam sobie nawet mantrę: jestem taka szczęśliwa i wdzięczna teraz, że mam zdrowe i silne ciało zawsze. I powtarzałam sobie to w takim
stanie, na ile mogłam się rozluźnić i skoncentrować. Czasem sobie kładą ręce na wątrobę, kiedy już wiedziałam, że to jest tutaj to źródło właściwie pierwotne tego bólu migrenowego. Wdech i mantra. Tak zwana mantra. Można nazwać, że to jest też taka afirmacja. Któregoś razu zdarzyło mi się, że poczułam tutaj takie światło, ciepło, zobaczyłam jakby gdzieś wewnętrznym wzrokiem. To już też było w momencie, kiedy praktykowałam Qigong, więc to się wyostrza, to wewnętrzne odczuwanie, kontrola oddechu, obserwowanie oddechu, umiejętność bycia w swoim ciele i pogodzenia się z tym, co jest, i takie miękkie, jak woda płynie sobie spokojnie, znalezienia drogi do takiego nurtu, do płynięcia z nurtem, kiedy są jakieś przeszkody. To też jest bardzo pomocne. Więc w samotności, kiedy chcemy sobie pomóc przy migrenie, komfortowe otoczenie, jeśli potrzeba, to ciemno, ciemne okulary, oddechy, jakaś twoja afirmacja, która będzie tobie mówić, że masz zdrowe i silne ciało zawsze, wizja tego, co robisz przyjemnego. Ja na przykład lubiłam sobie wyobrażać, jak z moimi dorosłymi już dziećmi, teraz są małe jeszcze, ale to moje marzenie, idę sobie przez takie cudowne, złote pola z naszymi psami i cudownie się czujemy, jesteśmy szczęśliwi razem, ja jestem spełnioną, szczęśliwą kobietą, która spełnia swoje marzenia. Tutaj już nie będę o tym opowiadać, ale w każdym razie to uczucie takiego spełnienia i takiego powrotu do siebie, mocnej, silnej, zdrowej, pełnej witalności, takiej jasności, klarowności umysłu, tego, kim ja naprawdę jestem, tak naprawdę jesteś takim nieskończonym potencjałem. Ty, ja, każdy z nas. I to będzie tobie pomagać wychodzić z migreny. Okej. Okay. Mam nadzieję, że się tobie to przyda, że w jakiś sposób pomoże ci to przejść ataki migreny. Jestem ciekawa, jakie będą efekty. Krok po kroku, pamiętaj, wszystko ma swój czas. Praktyka Qigong jest na pewno w tym względzie bardzo wspierająca, więc zapraszam cię na kanał YouTube Kalyani Yoga Qigong i tam jest wiele nagrań. Tam możesz sobie znaleźć swoją ulubioną praktykę Qigong, ją robić lub dołączyć do jakiegoś kursu, który będę wkrótce prowadzić na żywo. Wtedy można też się konsultować ze mną, dopytać. Także wszystko dla naszego wspólnego dobra, żeby zmniejszała się ilość osób, które cierpią na migrenę. Bo ja myślę, że to jest możliwe, sama to czuję po sobie. Pozdrawiam.